piękny, koncert piękny, przede wszystkim wzruszający. Talent niesamowity. Chodzę na wszystkie koncerty, jak tylko mam czas. Bo to, co publiczność usłyszała na scenie, było prawdziwą muzyczną ucztą. Koncert razem z Ukrainą, w którym jak zawsze w znakomitej formie z zabrzańskim filharmoniką towarzyszyła pochodząca z Ukrainy 12-letnia młoda, utalentowana artystka Monika Glazer, dostarczył wielu emocji i wrażeń. Muzyka łagodzi obyczaje i jak pokazał ten wyjątkowy koncert, otwiera także serca, a tego wieczoru serca wykazały się ogromną empatią i szczodrością. Podczas koncertu bowiem można było wesprzeć finansowo Monikę i jej rodzinę. Śpiew młodej artystki nikogo nie pozostawił obojętnym. To jest taka uczta duchowa. Jak ta dziewczyna śpiewała, to ja się bardzo wzruszałam. Widziałam te wszystkie dzieci, które tam w tej Ukrainie zostały. I po prostu nie miały tego szczęścia, żeby swój talent dalej rozwijać. A dzieci naprawdę wspaniałe. Naprawdę to, bardzo się cieszę, że mogę w tym koncercie brać udział i że tutaj jestem. Bardzo utalentowana dziewczyna i wzruszająca. Powiem szczerze, że w momencie jak Monika śpiewała tą modlitwę, to mnie łzy do oczu napłynęły. Tym bardziej, że jestem razem z Anastazją właśnie, która też przyjechała z Ukrainy razem ze swoją córeczką. Bardzo mi się podobało, piękny śpiew. Zwłaszcza ta modlitwa poruszyła mnie głęboko i wzbudziła wspomnienia. Jestem dumny i szczęśliwy. Widać, że jak ona występuje tu i bardzo mnie to miło i imponuje. Od 5 lat już zaczęła śpiewać. W pierwszych dni, jak ona jeszcze tu śpiewała, ten hymn zaśpiewała, to było takie uczucie, że robi coś takiego, co potrzebne w tej chwili dla Ukrainy. A sprawczyni tych emocji. Śpiewati – to jest moja mria. Ja z dzieciństwa lubiłam śpiewać. I kiedy ja śpiewałam, ona prosto… Śpiewałam prosto z serca i było to dla mnie niezapomniane wrażenie. Bardzo mi się podobało. Muzyka – to moje życie. Muzyka – to jest moje życie i moje cel. I zapewne jeszcze nie raz tę muzykę w wykonaniu Moniki usłyszymy. Prowadzone inwestycje drogowe w Zabrzu nie ominą także Alei Kurwantego. Mieszkańcy północnych części miasta będą mogli dzięki tej inwestycji skrócić właśnie dojazd do centrum. Zresztą to nie tylko jest komunikacja północ-południe, to tak naprawdę wyjście w kierunku chociażby właśnie drogowej trasy średnicowej, czy nawet autostrady. Tak więc ta wiele lat oczekiwana inwestycja stała się dziś faktem. W zabrzańskim ratuszu podpisano umowę na przedłużenie Alei Korfantego. Przedmiotem realizowanego zadania będzie budowa ponad kilometrowego odcinka drogi, który połączy ulicę z Tarnopolską i Brygadzistów. Przed nami szereg formalności. Od kilku tygodni już pracujemy nad projektem tymczasowej organizacji ruchu. Teraz po podpisaniu umowy dopiero staliśmy się oficjalnie wykonawcą, dlatego przedłożymy opracowane przez nas projekty do zaopiniowania, następnie do zatwierdzenia. Jestem przekonany, że uda się sformalizować to wszystko najdalej w maju i w maju rozpoczniemy realizację. Ważnym i kluczowym elementem było zaprojektowanie inwestycji. W tym wypadku trwało to 19 miesięcy. Ze względu na złożoność uzgodnień mieliśmy ten czas wydłużany. Początkowo jakby było zadanie postawione przed nami, żebyśmy się zmieścili w około 12 miesiącach, ale było to nierealne właśnie ze względu na te uzgodnienia wszystkie
i wydłużyło się to do 18 miesięcy, ale finalnie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Jestem pełen optymizmu przed realizacją. Realizację, która ma potrwać 18 miesięcy. Oprócz wybudowania nowego odcinka drogi będą także nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Nie zabraknie ekranów akustycznych oraz nowoczesnego oświetlenia LED. W ostatnim czasie jest to najdroższa inwestycja. Przypomnę, że koszt drogowej trasy średnicowej to na odcinkach zabrzańskich to 560 milionów złotych. W trakcie poprawy gospodarki wodno-ściekowej były przebudowywane drogi ponad 200 milionów złotych. Natomiast te inwestycje, które Miejski Zarząd Dróg realizuje dzięki pozyskaniu przez miasto linii kredytowej EBI, to są inwestycje kilkunastu milionów złotych. No natomiast ta inwestycja to jest 43 miliony złotych, także jedna z największych w tej chwili realizowanych. Ta inwestycja jest znaczącym kamieniem milowym w funkcjonowaniu miasta. Przedłużona Aleja Korfantego odciąży ruch w Śródmieściu i usprawni komunikację ze specjalną strefą ekonomiczną. Bardzo fajnie, no możemy spotkać się z piłkarzami i porozmawiać, dowiedzieć się wiele rzeczy od nich. Fajnie, że przyjechali piłkarze Górnika Zabrze, żeby można się spotkać z fanami, pozrobić zdjęcia i autografy. Ja sądzę, jak koledzy, że super, że przyjechali, ulubiona drużyna, można autografy uzyskać, zdjęcia. No myślę, że super akcja, no każda inicjatywa klubu, która chce tak jakby zjednoczyć nas z kibicami, no to jest na plus, po to każdy gra w piłkę dla kibiców i myślę, że takie akcje cieszą nas i nie tylko nas, ale również kibiców. I tak nasz autobus, będziemy się starać o to, co dwa tygodnie będzie wyjeżdżał w miasto i przyjeżdżał do kibiców, bo jak wszystkie obrazki dookoła świadczą, kibiców mamy fantastycznych, młodszych, starszych, jeszcze starszych i wszyscy z radością przychodzą cyknąć sobie zdjęcie, porozmawiać z piłkarzami, wziąć autograf. Dla mnie bomba, my takie akcje możemy, jeżeli tylko jest taka możliwość, organizować codziennie, bo serce rośnie, kiedy na to się patrzy. Przyjechał Daniel Bielica, strzeliłam mu bramkę od słupka, więc bardzo się cieszę. Dostałam dwa autografy, więc naprawdę to jest mój szczęśliwy dzień. Przed halą widowiskowo-sportową Pogoń od rana były tłumy młodych ludzi. A to wszystko za sprawą 24. Zabrzańskich Targów Edukacyjnych Szkolne Prezentacje. Tegoroczna edycja to mnóstwo ofert i ciekawych propozycji edukacyjnych. Zapraszamy, w tym roku otwieramy trzy pierwsze klasy, planujemy dwie klasy integracyjne. Jedna to będzie ratowniczo-medyczna z elementami psychologii, druga medialna. W tym roku też już mamy taką medialną klasę, co się sprawdza. I klasa ogólnodostępna, matematyczno-przyrodnicza z elementami geografii i fizyki rozszerzonej. Mamy naprawdę obfity wybór, jeśli chodzi o kierunki w naszej szkole. Mamy przede wszystkim to, co ja reprezentuję, czyli klasę mechaniczną z dodatkiem klasy wojskowej. Tak samo jest jeszcze technik budownictwa z dodatkiem klasy wojskowej, ale z takich jeszcze ogólnych profili, jakie u nas w szkole są, to jest jeszcze technik reklamy, technik geodeta, technik poligrafii cyfrowej, czyli po prostu grafik. Dzisiaj prezentuję technika automatyka, nowy zawód. Mamy bardzo fajną salę, jak i nowy sprzęt, który jest teraz też za mną. W naszej szkole co jest? Najważniejsza jest piłka ręczna. Wszyscy nauczyciele to jakby nas rozumieją, mówią przymknąć na to powiedzmy oko, rozumieją, że my ciężko trenujemy dzień w dzień. Także myślę, że to jest niesamowite plus tej szkoły. Zachęcam serdecznie do przyjścia do naszego liceum, ponieważ myślę, że dla każdego to jest jakaś przygoda, rozmaicenie życia i myślę, kształtowanie charakteru na przyszły. Wiele propozycji i ciekawych stoisk, których w tym roku było aż 24, w tym 22 stoiska ponadpodstawowe. Nie zabrakło także miejsca dla Powiatowego Urzędu Pracy. Stanęła młodzież na wysokości zadania, bo tak naprawdę my jako organizatorzy dajemy tylko konstrukcję, a wypełnia tę konstrukcję swoim pomysłowością, swoją inwencją młodzież tych szkół ponadpodstawowych. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem pomysłów. Wydaje się, że nie ma dwóch podobnych rad. Można by powiedzieć, wszystko zostało już przez 24 lata powiedziane, pokazane, zrobione, a tu ciągle okazuje się, że odkrywam nową przestrzeń. Z roku na rok widzę, jak szczególnie szkolnictwo zawodowe rozwija się,
w technikach, powstaje wiele nowych kierunków, bogata oferta szkół, która naprawdę wymaga podkreślenia i uwagi, to niezwykłe wyposażenie szkół, a także różnorodność i możliwość kształcenia się uczniów poprzez udział w projektach edukacyjnych, innowacjach i twinningu, wymianie międzynarodowej. Myślę, że jest to niezwykle cenne, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, ale także i ogólne. A oferta dla młodych ludzi startujących w przyszłość ewoluuje, ponieważ podczas targów podpisano porozumienia z 5 firmami z branży motoryzacyjnej. To kolejny krok ku lepszemu kształceniu. Dotyczy to podniesienia jakości kształcenia zawodowego, gdyż młodzież technikum będzie mogła zdobywać wiedzę teoretyczną w rzeczywistych warunkach, czyli w warsztatach, w serwisach zabrzańskich bądź w miejscowościach sąsiednich. Jednym słowem, te targi to wspaniała oferta dla młodzieży, by wybrać ten właściwy krok w przyszłość. Widzimy tłumy, które zmierzają tutaj młodzieży klas ósmych. Dla nich to jest tak naprawdę papierek lakmusowy tego, co dalej. To jest trudna decyzja, która potem owocuje w dalszym życiu. Natomiast takie miejsce, możliwość znowu zrobienia tego na żywo, dotknięcia, porozmawiania, nie zastąpi tego, co przez 2 lata miało miejsce, czyli wersji online'owej. Możemy się zapoznać z tą kartą jakby klas w szkole danej. Możemy też, są różne jakby pokazy, co tam można znaleźć w tej szkole i myślę, że jest bardzo pomocne w dzisiejszych czasach. Uważam, że jest to dobra możliwość poznania szkół nowych, po prostu dowiedzenia się, czego chcemy i co można robić w przyszłości, może nawet poznać jakieś nowe kierunki. 24. Zabrzańskie Targi Edukacyjne Szkolne Prezentacje odwiedziło około 1500 osób. Dużo się dzieje w samym systemie podatkowym w tym roku, no jednak te wszystkie zmiany będą dotyczyły bardziej zeznań, które będziemy składali w przyszłym roku. Jedna z ważnych takich zmian, która już obowiązuje przy składaniu zeznań rocznych za rok 2021, to zmiana właściwości miejscowej. Na chwilę obecną zeznanie składamy według miejsca zamieszkania na dzień złożenia zeznania podatkowego, czyli jeżeli w zeznaniu wpisujemy adres zabrzański, składamy takie zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu. Jeszcze w latach poprzednich musieliśmy cofać się do stanu na dzień 31 grudnia, czyli gdzie mieszkaliśmy na ostatni dzień roku podatkowego. Teraz to zostało zmienione i na pewno jest to duże ułatwienie dla podatników. Jeżeli chodzi o wspólne opodatkowanie małżonków, teraz nie trzeba być już cały rok w związku małżeńskim, czyli osoby, które w ubiegłym roku zawarły związek małżeński, również mogą wspólnie się rozliczyć. Rozliczać się możemy do 2 maja. No i właśnie, jak to będzie wyglądać, jeżeli ktoś chciałby przyjść tutaj do urzędu z PIT-em bądź z jakimś pytaniem odnośnie rozliczenia? W Urzędzie Skarbowym obowiązuje system rezerwacji wizy. To znaczy, jeżeli chcemy zasięgnąć jakiejś informacji u naszego pracownika, mamy jakiś problem, chcemy to skonsultować z osobą, która zajmuje się tym tematem, należy wcześniej umówić taką wizytę w Urzędzie Skarbowym. Możemy tego dokonać najlepiej przez internet, korzystając z naszej aplikacji, wybieramy dla siebie najbardziej dogodny dzień, godzinę i wtedy unikamy kolejek, bo to jest jak gdyby główny ten powód, który został wprowadzony system, że przechodzimy na konkretną już godzinę i pracownik czeka, żeby załatwić sprawę. System ten nie obowiązuje osób, które chcą tylko złożyć zeznanie podatkowe. Czyli jeżeli mamy już wypełnione zeznanie podatkowe i tylko chcemy je złożyć, możemy albo wrzucić je do urny, która jest przygotowana w Urzędzie Skarbowym, albo na stanowisku składania zeznań podatkowych. W tym roku akcja rozliczeń PIT trwa do 2 maja. W tym dniu Urząd Skarbowy będzie czynny do godziny 18 i możemy złożyć zeznanie podatkowe. Na chwilę obecną złożyło około 60% mieszkańców naszego miasta, ale widzimy już z doświadczenia z lat poprzednich, że faktycznie ten obowiązek ludzie zostawiają na ostatnią chwilę. Ci, którzy nie chcą stać w kolejkach, którzy nie chcą wypisywać sami PIT-u, bo boją się, że się pomylą, mogą skorzystać z e-deklaracji, czyli już wypełnionej deklaracji, którą wystarczy tylko zweryfikować, zatwierdzić i wysłać. Po raz czwarty już administracja skarbowa, czyli Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów udostępniają usługę Twój e-PIT. Ta usługa jest jedną z najbardziej popularnych e-usług w administracji publicznej. Samo zeznanie e-PIT, tak zwane, jest to nic innego jak automatycznie wygenerowane przez system zeznanie podatkowe na podstawie informacji, które są w posiadaniu Urzędu Skarbowego. Do 2 maja podatnicy, którzy mają obowiązek złożyć czy PIT-37, PIT-38, mogą
wejść sobie na to zeznanie, zalogować się, mogą zweryfikować, zmodyfikować, a następnie zatwierdzić. Możemy zmodyfikować tam poprzez wprowadzenie różnego rodzaju ulgi, zwolnienia, które nas obowiązują. Jeżeli nic nie zrobimy po tym terminie, czyli po 2 maja, system z automatu zatwierdzi nasze zeznanie podatkowe. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że jeżeli podatnik nawet nic nie zrobi, nie dokona żadnej czynności, to na pewno zostanie złożone w ustawowym terminie. Alkohol, papierosy, narkotyki. Czy to się komuś podoba, czy nie, dzisiejsza młodzież jest na nie narażona praktycznie wszędzie. Aby uświadomić młodym ludziom ryzyko związane z używkami, do Zabrza przyjechali rymcerze, czyli Bęsiu i DJ Jonas. Przesłanie będzie o motywacji młodych do działania, wybierania dobrej drogi jeszcze w czasach podstawówki, wiadomo, 7-8 klasy, liceum to już przed studiami, do przesłania, które mówi też o dobrym doborze ludzi, czyli otoczeniu, w którym się znajdują i do tego, żeby pomyśleli nad życiem, jeśli chodzi o swoje talenty, zdolności, bo za 10 lat fajnie by było, jakby młodzi jednak robili to, co kochają, co jest związane z ich talentami, zdolnościami, bo jak się robi to, co się kocha, to też nie z pracą, my tego doświadczyliśmy, chcemy im to przekazać, ale też mówimy dużo o tym, żeby wybierali dobrze ludzi i już myśleli o tym, co chcą robić za parę lat. Młodzieżowy język, rap, ale przede wszystkim własne doświadczenia muzyków sprawiły, że kampania profilaktyczna Nie zmarnuj swojego życia, której są twórcami, dociera do młodzieży lepiej niż zwykłe pogadanki. Ja osobiście jestem sportsmenką, dlatego no, narkotyki raczej u mnie odpadają, ale no, jak najbardziej zgadzam się ze słowami Bęsia o narkotykach i o tym, że jak bardzo można sobie zniszczyć życie no, poprzez chwilę rozrywki tak naprawdę. Ten sposób rekolekcji bardzo przypadł mi do gustu, ponieważ nie jest to takie zwykłe chodzenie do kościoła i klepanie regułek, tylko to jest o czymś, że Bęsiu stara się dotrzeć do nas i rekolekcje są bardzo do tego potrzebne i moim zdaniem super były, naprawdę. Weźmiecie sobie te przykłady do serca? Tak, wezmę sobie ten przykład do serca i myślę, że inne osoby też sobie wezmą bardzo to do serca, jak szybko można sobie zniszczyć życie. Odnosimy się do własnych doświadczeń. Bęsiu miał problemy duże, jeśli chodziło o różne uzależnienia, alkohol, narkotyki, papierosy, też złe towarzystwo i od tego się zaczęło, od złego towarzystwa. Ja przez to, że byłem w sporcie, to miałem mniej doświadczenia ze złym towarzystwem, choć w liceum wiadomo, jakie jest towarzystwo różne. Też się wkręciłem w pewne klimaty melanży, co mnie odciągnęło w pewnym momencie od sportu zawodowego. Moi znajomi też od pewnych no, używek o mało co nie zginęli, zwłaszcza od alkoholu mieli wypadki śmiertelne niektórzy. To mnie też obudziło do tego, żeby jednak dobrze dobierać ludzi. Myślę, że te doświadczenia sprawiają, że młodzi, którzy teraz też się z tym borykają, mogą się utożsamić w pewnym stopniu i zobaczyć, co jest jednak warte w życiu do wyboru. Spotkanie z zabrzańską młodzieżą odbyło się w ramach rekolekcji profilaktycznych, których pomysłodawcą jest ksiądz Piotr Dyduch z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja. Jako katecheta chciałem dla moich uczniów przygotować rekolekcje takie, które będą dawały radę. Pojawił się pomysł, żeby zapraszać osoby, które będą potrafiły to robić w sposób ciekawy, twórczy, angażujący młodzież, mający kontakt z młodzieżą, nie bojący się ich, a potrafiający do nich wyjść i docierać słowem, nie tylko słowem, ale także i modlitwą i świadectwem wiary. Program mówi Nie zmarnuj swojego życia. Chcemy pokazać, że nie ma sytuacji, z których nie można by było wybrnąć, powstać, że można sobie radzić z wszelkimi problemami w inny sposób niż sięgając po wszelkiego rodzaju substytuty, które daje dzisiejszy świat. A jednocześnie chcemy wskazać na to, że tym, który wydobywa, tym, który daje siły, jest Pan Bóg zmartwychwstały. Teraz w tym czasie zmartwychwstania to jest szczególnie takie, myślę, znaczące i istotne. Wiadomo, że każdy z nas narażony jest na różnego rodzaju pokusy, ale trzeba wiedzieć, jak z nimi walczyć. To jest coś ciekawego. Każdy młody człowiek szuka swojej drogi, szuka różnych propozycji. No i zdarza się, że także natrafia na takie, na narkotyki, na alkohol, ale naszym zadaniem jest pokazanie młodzieży, że warto być silnym, że warto się tego typu pokusom opierać. W ramach tegorocznych rekolekcji rymcerze odwiedzą 9 zabrzańskich szkół. Chcesz na czymś oprzeć się?